Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie taki specjalny vlog. Dzisiaj jest drugi dzień świąt. O, jakieś ptaki latają. Dzisiaj jest drugi dzień świąt. Święta spędziliśmy u rodziców i Michała mamy u moich rodziców. Ale dzisiaj przyjechaliśmy do Gdańska. I dzisiaj jadę na morsowanie. Takie specjalne morsowanie. To Wam pokażę. Mam nadzieję, że będę mogła tam ponagrywać, że Michał pojedzie ze mną i mnie troszkę ponagrywa. I za chwilę Wam właśnie powiem co i jak, ale już się wypakowujemy, bo muszę się przepakować i jechać nad morze. Przepraszam, poprawka, nie nad morze, nad zatokę. A ja, kochani, już dojechałam i powiem Wam, że idę na morsowanie do stanu hipotermii z Walerianem Romanowskim, a potem Wam więcej opowiem. Z tymi rękoma? No gdzieś chodzić. Wyjdziesz w szali. Albo pod fałszkę. No ale jest dobrze. A to nasze ząbki, nie ma ząbki. To były dobre wyjście. No. Pozdrawiam Was, kochani, i zobaczcie, z kim w ogóle jestem w wodzie. Witam wszystkich. Morsujemy do stanu hipotermii. No, zostało nam już tam niedużo. Znaczy do godzina do hipotermii, to ja nie wiem. Pozdrawiamy z Polski. I do zobaczenia. Dzisiaj ile? 35 osób. Jak to robisz? No, godzina chciała. No chociaż masz rękę, wtedy w tamtym. 34. Nie? 34. Spadło stopień. Raz? O stopień spadł. Rozgrzewam się teraz, kochani. Trzy siadek, no? Ile było czasu? Godzina? Godzina. I tam minutka. Dobra godzina była. I teraz po... Jak wychodziłam z wody, to miałam 58... Nie. 35 lecia. A potem miałam 34,4. Ubranie. Fajne doświadczenie. Mam nadzieję, że dobrze reprezentowałam naszą grupę morsów w Chicago. Powiem Wam, że troszeczkę ponad godzinę, ale godzinę, niech będzie godzinę, że siedziałam w wodzie. I opowiem jeszcze Wam później o całym tym morsowaniu, ale powiem Wam, że bardzo fajne doświadczenie i zawsze czegoś nowego można było się dowiedzieć. Tak więc będę mogła potem też lepiej może doglądać Was wszystkich tam w Chicago.
Dojechałam do domu. Pokażę wam najpierw piękny certyfikat, który dostałam. Nawet nie myślałam, że dostanę certyfikat. I muszę sobie poprzypominać, zaraz wam poopowiadam, jak był. Dobra, ale zanim właśnie wam poopowiadam, to zobaczcie, tutaj mam taką pyszną pizzę i muszę uzupełnić kalorie, tak więc będę najpierw jadła, a dopiero potem poopowiadam. Pizza pojedzona, tak więc teraz mogę troszkę poopowiadać. Mam nadzieję, że nie będę za bardzo chaotycznie opowiadała, ale tak, jeszcze raz od początku zacznę. Czyli zapisałam się, nie mogłam przegapić takiej okazji, zapisałam się właśnie na morsowanie do stanu hipotermii z Walerianem Romanowskim. Mam akurat jego pierwszą książkę, którą napisał, on właśnie o morsowaniu. Jeżeli ktoś będzie miał możliwość, to polecam skorzystać. Teraz niedawno została wydana druga książka, którą też mam, nie mam przy sobie, bo zostawiłam właśnie teraz u rodziców, ale jedną, jak i drugą popatrzę. Jeżeli jest tylko możliwość, żeby jest jakiś link do zakupu, to wam podlinkuję w opisie. No i będąc tutaj w Polsce i w ogóle powiem wam tak. Myślałam wcześniej, że jak będę w Polsce, to super by właśnie było skorzystać z czegoś takiego, z takiego morsowania pod okiem medyków, żebym mogła zobaczyć no i sprawdzić, ile jestem w stanie wytrzymać w bezpiecznych warunkach, bo samemu no to można sobie nie zawsze wiedzieć po tym, jak zareagować, a jak są medycy i gdyby się cokolwiek działo, no to wtedy będzie fachowa opieka, żeby pomogli. No i chyba dzień przed wylotem do Polski wyświetliła mi się informacja na Facebooku, że właśnie takie morsowanie z Walerianem Romanowskim jest w Sopocie. No i oczywiście ja mówię, jeju, no muszę z tego skorzystać. Drugi dzień świąt, mówię, kurczę, tutaj spotkanie z rodziną, nie wiem, czy jechać, czy nie jechać, no ale tutaj Michał z moją siostrą naprostowali mnie, że mam jechać, że chciałam jechać i że mam jechać i skorzystać z tego morsowania. Tak więc zapisałam się, no i pojechałam. I już wam opowiadam, co właśnie, jak to wyglądało. No to tak. Morsowanie odbywało się w takiej okrągłej pojemniku, takiej, nie wiem jak to się, bali, chyba tak to się prawidłowo mówi. I woda, będziecie widzieli oczywiście na filmie, widzieliście na filmie, woda była, woda plus tam był lód nasypany i ta woda miała w granicy 0,1 pomiędzy 1 a 0 stopnia Celsjusza. No i tak, zapisałam się na to morsowanie, przyjechałam sobie troszkę wcześniej, bo byłam zapisana na godzinę 4 i miałam takie szczęście, że akurat do wody wchodziłam też z Walerianem i jeszcze z jednym właśnie chłopakiem. I nie wiedziałam, ja wcześniej morsowaliśmy w naszym jeziorze Michigan, czy właśnie w Wisconsin, to nie wiedziałam właśnie, jaka jest ta moja granica. Kiedyś najdłużej siedziałam 40 minut w wodzie, no ale ta woda nie miała wtedy, bo to już było wiosną, ta woda na pewno nie miała wtedy 0 stopni, tylko była cieplejsza. Ale nigdy też nie dochodziłam do takiej granicy, żeby to było jakieś niebezpieczne. Zawsze wychodziłam tak, że wiedziałam, że już muszę wychodzić i żeby było po prostu bezpiecznie. No ale tutaj siedziałam w wodzie, powiem wam, to był mój rekord, godzinę, chociaż Walerian powiedział, że mój limit jest na pewno większy, około 15-20 minut jeszcze spokojnie bym wytrzymała. Jak siedzieliśmy w tej wodzie, to oczywiście byli ratownicy, którzy sprawdzali nam też co jakiś czas temperaturę w uchu. No i najniższą temperaturę chyba miałam w wodzie, jak siedziałam, 35 stopni. Potem ta temperatura mi się podniosła. Jak dłużej siedziałam, przed samym wyjściem miałam 35,8, a potem z tej bali musiałam przejść do miejsca, gdzie właśnie się przebierałam i gdzie tam się kładłam w śpiwór i tam sobie właśnie dochodziłam do normalności. I powiem wam, że to nie było daleko. To było jakieś 200 metrów? Tak mniej więcej, nie? Nie było 200? Nie było, nie? 100 metrów? Nie. No tak, niech będzie 100. Bo tak tutaj drzwi, może nawet niecałe 100. To każdy wysiłek, też mieliśmy taki krótki instruktaż przed wejściem do wody, każdy wysiłek, czyli nawet to jak wyszłam z wody i szłam, żeby się przebrać, no to temperatura ciała wtedy spada. I najniższą moją temperaturą to miałam 34,4. I
Potem leżałam właśnie w śpiworku, dochodziłam do siebie. I nigdy też nie miałam tak, że jak... Bo oczywiście dosyć szybko zaczęłam drżeć. Znaczy mięśnie zaczęły mi drżeć, ale to dobrze. Mówili, że dobrze. Wtedy też temperatura trochę się właśnie ciała tak podnosi. No to tyle. Jeżeli ktoś mi się jeszcze przypomni, to oczywiście Wam powiem. Było to zupełnie inne morsowanie niż wszystkie do tej pory, które miałam. Ale cieszę się, że skorzystałam i dziękuję bardzo, że mogłam też skorzystać. Pozdrawiam Was i do usłyszenia. Chyba, że coś jeszcze dogram. Powiem Wam jeszcze to, że jak przyjechałam właśnie i tam najpierw przed budynkiem ta balia taka stała z tą wodą, poszłam tam zobaczyć, gdzie będziemy morsować. Zaprowadzała nas tam Agnieszka, ale to, co pierwszy nam powiedziała, to, bo była ze mną Maja, Michał i moja siostra, mówi, tutaj nie przestraszcie się, tam leżą ludzie, którzy są w hipotermii i żebyście się po prostu nie przestraszyli. I w pierwszym momencie, jak Maja zobaczyła te osoby, chyba akurat wtedy dwie leżały, tak, dwie osoby leżały, które już wyszły z wody, były właśnie w hipotermii, to bardzo mocno się trząchały całe. Ja oczywiście też się tak trząchałam, jak widzieliście pewnie na filmie. I Maja po prostu była taka przestraszona i bała się, że może mi się coś stać, ale tak jak Wam powiedziałam, pod okiem medyków wszystko było, tak więc było to bezpieczne. Oczywiście nie polecam nikomu samemu tego próbować, żeby dochodzić, znaczy żeby wchodzić w hipotermię, no bo to rzeczywiście może być niebezpieczne i może to być zagrożeniem życia, tak więc sami tego oczywiście nie próbujcie. Jeżeli macie takie możliwości jak dzisiaj była, to polecam, bo to jest super doświadczenie, można poznać siebie, swoje ciało, jak reaguje, jaka jest właśnie nasza granica, tak więc wtedy jak to wszystko po prostu działa, to wtedy oczywiście możecie spróbować pod okiem tylko doświadczonych osób, bo samemu jeszcze bez żadnej opieki, no to oczywiście nie polecam, nie zachęcam, tylko pod okiem doświadczonych osób. I powiem Wam, że tak jak już wspominałam, drżenie moich mięśni było niesamowicie mocne. Jak się ogrzewałam w tym śpiworze, to myślałam, że się nigdy już nie przestanę trząchać. I tak jak Wam też chyba mówiłam, albo nie, to ewentualnie powtórzę jeszcze raz. Tak się mocno trząchałam, że aż mi się mięśnie po prostu spinały i takie skurcze w udach dostawałam. Nigdy w udach nie miałam, a tutaj po prostu aż tak mocno mi się spinały. I potem jak już się nawet ubrałam i już byłam taka no, normalnie funkcjonująca, to i zakładałam buty, to też mnie zaczęły łapać po prostu skurcze w łydkach, w udach. I powiem Wam, że polecam, ale tylko pod okiem doświadczonych osób. Sami oczywiście nie próbujcie.